Cześć, witajcie, witam was serdecznie. Ja miałem do jakiegoś zadania pobocznego iść tutaj, dobra. Oj, to w drugą stronę. Dam radę? Niezła lina! Myślałem, że nie raczej. To poleciała, kurde. Skubaniutka latać potrafi, jak będzie prościej tu czy tu. Dobra, spróbujemy tędy. Tam też wywalimy turbokopem. Oż ty! O, ten... Ten trochę nie tak poleciał, jakbym chciał. Dobra. A, teraz ładnie wygrzał. O, uratowałem ci życie. Wstań, stary! Dostałem... Słuchajcie, bym musiał ich ratować częściej, bo dostaję tutaj te wzmocnienia do broni. Jedziesz mi stąd! Chciałem go troszeczkę bardziej, tak wiecie, zwalić. O fuck, żygacz. Co za skurczy... O fuck! No przyznam się, że prawie się... O ja! Dobrze się złapałem! O Jezu! To mnie zabije! Wiedziałem, że mnie zabije, widziałem jak mi energia spadała. A machałem tym cepem. Był mój super wyskok. Nowego sprzętu, stary? No. A co masz? A co masz, stary? Pałę 500. O kurde, nieźle. Może ja ci coś sprzedam, co? Ta broń jest słaba. 500 jest nieźle. 380. To też jest nieźle, nie? Patrząc na... O, 400 nawet. To mogę sprzedać, bo już wygląda marnie. To mogę sprzedać. To mogę. To mogę. To mogę. To jest co? Do naprawy, ale nie wiem ile to nadal ma. Dobra, sprzedamy. Nie będę się zastanawiał przynajmniej, nie? No i git, nie? Resztę zostawię. Pan jest Crane? Bo tak. Wygląda pan jak on. Tak, jestem Crane. Co tu robisz, kolego? Jesteś sam? Tata zginął kilka dni temu. Ale nauczył mnie, jak przeżyć. Niech pan posłucha. Tata zostawił rzeczy dla Crane'a. Jeśli to pan i może pan to udowodnić, to je panu dam. Okej. Jak mogę ci udowodnić, że jestem, kim jestem? Niech pan wyjdzie na zewnątrz i pokaże, jaki jest szybki. Tata mówił, że Crane jest szybszy od wszystkich innych. No to ja patrzę. No to się, chłopie, mylisz. Aż taki szybki to ja nie jestem. Aż taki szybki, chłopie, to ja nie jestem. Hej, Crane! Dobrze cię znowu widzieć. Dobrze widzieć ciebie, całego i zdrowego. Trzymaj się z dala od kłopotów. Ach, postaram się. A to on przeżył w końcu. Tamte wybuchy skromne, marne. To było to zadanie? Naprawdę? Czyli to było w tej wieży całej mojej ulubionej, tak? I co, już chyba wszystko, co? Nie, tu jeszcze, zobaczcie. Idziemy. Czekajcie, tak zerkam jeszcze na mapę. Dobra, ale wygląda na to, że to wszystko. Młody człowiek chce zobaczyć, jak jestem szybki. Przecież, kurde, się może zawieść. Lecisz! Zaraz tam pójdę, wyluzuj. Muszę pójść do tamtego. Kurde, daleko to jest. Co ja mam za pałę? No! Teraz lepiej. O fuck! Ale fuks! Warczy. Super, super, że tu mogę wejść w ogóle, bomba. Kurde. I bez linki już nic nie potrafiłem zrobić. Gdzie to jest? Tu gdzieś.
to nie jest u tego grajka? Cholernego. Nie, to nie jest u tego grajka. Żona. Zdrastwujcie. Wyglądacie na kogoś, kto niczego się nie boi. Żanna zna się na takich jak wy. Z Żanną za młodu też tak było. Żanna broniła, chroniła ludzi. Cóż, ale Żanna robiła to dla pieniędzy. A wy, chodzą słuchy, jesteście prawdziwym bohaterem. No bez jaj. Czy tak? Nie. Prestycję, moją zuchwałość. Ale wyglądacie na kogoś, kto nie odmówiłby pomocy dziecku. Co cię trapi? Jest taki chłopiec pod opieką Tarika. Kompletnie bezradny. Cóż, obaj zdają się być bezradni. Chłopiec przeżył coś strasznego, a Tarik wciąż uważa, że jego młodszy brat jest w niebezpieczeństwie. Gdybyście tylko mogli im pomóc. Jasne, łapię, ale nie wiem, czy się nadaje. Och, nadajecie się. Żanna wie. Bądź pewien. Da svidania. Już ty miła laska. O. To był fuch, słuchajcie. Normalnie taki koper to ja nie widzę. Gdzie go znalazłeś? Po prostu przyszedł. Mało co w ogóle mówi, a jak już coś powie, to są to dziwaczne rzeczy. Często wspomina o kimś imieniem Mike. Miał ze sobą tylko dyktafon, nic więcej, naprawdę. A ten koleś, Mike, to chyba jego brat. Dzieciak mówi, że go gdzieś zostawił. Chciał, żebym po niego poszedł, ale wątpię, żebym był w stanie. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby zabrać go ze sobą, a nie chcę go tu samego zostawiać. Wiesz, gdzie mieszkał? Dolma Street, numer 11/2. Dobra, może się temu przyjrzę. Zatrzymaj dyktafon. Może pomoże ci odkryć, co tam się stało. No to mamy kolejne poboczne. Zacnie, bo już się bałem, że się gra do końca. Znaczy jeszcze był gdzieś wykrzyknik. Strzelba. Pałki, no. 57, siekierka. Kusi mnie, żeby kupić. Co, to wszystko? Cholera, to były dwa wykrzykniki, kojarzy mi się. Chyba, że z tą panną musiałem pogadać. No nie widzę nigdzie. No dobra. Mamy misję do zrobienia i tak też pójdźmy tą drogą. Z głowy też się głupio chodzi, nie? Oj! Ale jaka cisza, nikt tu nie biegnie do mnie, widzieliście? Chociaż tam się kotuje, ale to nie moi. To... No, otwórz to, chol... No, brawo! Powiem się o tych szybkich, ale nie przyszli. Jakieś pałki mają fajne? 290. Weź, chłopie, ty musisz 400. Coś tu oddycha. Bo mi się wydaje, ale nie, no słyszę. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Oż ty. No co jest z tą bronią? No, teraz ich słyszę, idą. Który to? Jeszcze jeden we mnie rzuca! Gdzie jesteś? Dobra, uciekamy stąd. Żeby mnie tylko nie znaleźli. O, tu. O kurde, rozjechał. O! O! Lecisz! Lecisz! O, coś piznęło. Zacząłem się cykać. Oż ty ziro! Coraz więcej ich będzie, tak? O! Spadaj! O, tam jakiś rozpiździaj na dole i to gruby. Ja już kiedyś z nim walczyłem, pamiętam. Zabiłem. No dobra, może go nie zabiłem. Nie chcę się chwalić, że tak było, bo nie pamiętam.
Ktoś wypadł. A jak niby do cholery mam tu przejść? Da się tędy? Da się. O, fajnie. Gruby, duży. No nie wierzę, że jakaś dziura duża tu idzie. Spróbujemy górą, ale gra mi podpowiada, nie, nie próbuj górą. Dobra, na siebie też znajdę sposób. Wyluzuj. I już kamie. Dobrze. Teraz bezpiecznie będę mógł pójść. Poszli kamie! Nie trafiłem go. Jak idzie odrętwiały, co? Fuck! Przyciągnąłem się do niego, nie wierzę, że to tak się skończyło. O, fuck! O, fuck! O, fuck! O, fuck! Tu strzelają do mnie! Gicha mnie! O, fuck! Ammo, bierz, ammo! Dobra, chama trzeba strącić. Przyjdziesz? Schodzi. To było dobre. Powiedzmy, że tu mam się czmychnąć. Cholera! Ale mi piznął! O, fuck! Nie spodziewałem się typów tutaj, przyznam się. Pan musi być Crane. Widzę pana przez kamery monitoringu i mogę mówić do pana przez interkom. To ja, nazywam się Crane. Niech pan zjedzie windą na najniższe piętro. Jasne. Kurde, pomyliłem zadania, ale lipa. Ja naprawdę tu poszedłem? Poczekajcie, pomyliłem. To sprawdzę, gdzie to jest. A, to aż tam. No dobra, to może i dobrze, że tak się stało. 418. No powiedzmy, że wezmę, no. 404. Walić windą. A tu ktoś na mnie patrzy. Ho, ho! O, jeszcze jeden, ty kurde. O, ten jaki głupi. Czekajcie, leveluję. O, namachałem się, popsułem. Dobra, to by było na tyle. Ale tu będzie trochę zombie, tak? Ej, czemu nie mogę się ruszyć? Dzięki badaniom Zira, dr Camden będzie naprawdę miał szansę opracowania leku. Przychodnia. Cóż mnie tam czeka? Powiedział milion zombie. Żal mi, doktora Zira. Byliśmy tak podekscytowani szansą zbadania wirusa Haran. I mówiąc o tym, że dostawaliśmy od GRE niezłe pieniądze. Przy okazji, jesteśmy na rezerwie zasilania, więc wszystko działa ledwo, ledwo. To naprawdę zacnie to wiedzieć. Do góry miałeś iść, chamie. 10 apteczek. Może to być mało, co? Co to jest ta woda? Aha, to jakieś kombo bym mógł robić. A czy ja mam jakąś broń elektryczną? Ostatnio unikam elektrycznej i ognistej broni. Zapalającej, chyba tak się fachowo mówi. Potrzebowałem energii do mojego ostatniego eksperymentu. Generatory przegrzały się i spieprzyły.
Co mnie tu czeka, aż się cykam. No, maszuję, maszuję, dajesz! Słyszę, że nie ma mi pan za złe tych wspominek. Minęło już sporo tygodni, odkąd miałem okazję porozmawiać osobiście z żywym człowiekiem. God damn it. Jakiś cham. Jesteś? Wstawaj! Muchów pełno! Muchów! Rozumiem, że mam iść tędy. Niedobrze! Tu i tu. Co to fucking było? Trochę się zestrachałem, muszę przyznać. Ze strachu machnąłem, naprawdę. Nie mam karty żadnej. A już mam. I teraz sobie mogę chodzić. Okej, rozumiem. Trzeba otworzyć te drzwi i zaszlachtować typa. Jak on powiedział o milion z... To nie, Fire to nie, nie? Czekajcie, może ja kół użyję, to... A, dobra. Unlocka zrobiłem, teraz mogę iść tam. Dobrze, teraz proszę iść głównym korytarzem. Łatwo ci mówić, głupku. Gdy wybuchła epidemia, razem z doktorem Zirem zostałem w strefie objętej kwarantanną, aby pracować nad lekiem. Wie pan, kto miał nas ochraniać? Kadir Sulejman. Raiz we własnej osobie. To im wyszło, nie ma co. Fuck! Słyszę grubego. Jezus! Oni się tu chyba nie przebiją, co? Koleś. No to pięknie. No to pięknie. A ja tu pewnie mam otworzyć, słuchajcie. Dobrze. Jedyna droga do laboratorium prowadzi przez salę odkażania. Wyjście jest po prawej. Gdy jednak zmarł brat Raisa, rozpętało się istne piekło. Rais zmienił się z osobnika o potwornych skłonnościach w potwora pełną gębą. Widzicie, ile tu apteczek znajduje? Wiecie, co to oznacza, nie? Tam ktoś jest, kurde. Aby otworzyć drzwi, musi pan przejść procedurę odkażania. Ale to się nie uda bez pełnego zasilania, czyli trzeba zająć się generatorami. Proszę iść do biur. Jak pan tam dotrze, powiem co dalej. Zajmę się tym. Zir i ja dotarliśmy w bezpieczne miejsce przy pomocy agenta GRE, człowieka podobnego do pana. Agent, który nam pomagał, miał się ewakuować wraz z nami. Ale skoro obaj z Zirem tu utknęliśmy, może pan odgadnąć, jak nam poszło. Teraz proszę o nadzwyczajną ostrożność. Nie usuwałem zarażonych z tej części budynku, bo nie miałem po co tam wchodzić. Cykam się. O! Co ty mi robisz? Pieprzony cham. Gdzieś po drodze rozdzieliliśmy się, ale udało mi się dotrzeć do tej kliniki. No i nie miałem innego wyjścia, jak pracować nad lekiem. Uwaga, otwieram drzwi. Które? Te to pół biedy. Może jakbyś tamte otwierał. To bym miał naprawdę problem, stary. O fuck. Też bym tam był, gdybym tylko zdołał do niego. Przykro mi, ale jedyna droga do pomieszczenia generatorów prowadzi przez kanały wentylacyjne. Kanały prowadzą do magazynu. Stamtąd może pan dotrzeć do korytarza, a potem do generatorów. Ale dobrze jest zrobione. A podnieś proszę cię, bo stukam te klawisze jak potłuczony, bo się boję co będzie. Dobra. Nie będę w śmieciach chyba grzebał, co? Tak.
Zgnijcie, chamy! O, fuck! Nie podnoś się, stary. Co za zdzira, no. Chociaż mogłem strzelić w te gaśnice. Co ja tu mam zrobić? Poczekajcie. Wentylacja. Gdzie są kanały wentylacyjne? Jakbym był kanałem wentylacyjnym, to gdzie bym był umieszczony? A, no tak, u góry. Myślałem, że gdzieś z boku jednak będę miał wejście. Tu nie pójdę. A może jednak? Jakoś naokoło? O kurde. A tam jest ten duży cholernik. A to już się nie będę z nim pitolił, z takim gówniarzem. A nie wiem, tu mam iść? No nie. No nie. Latarka mnie powstrzymała. O kurde. Nie zaczynasz się ze mną, synek. Czekajcie, czekajcie. Trafić w butelkę może? Fuck, nie wiem, czy dobrze stoję. Dajesz! Wybuchaj! O, fuck! Dobre! O, fuck! Raczej tu jest gaz. Chciałbym tu przeżyć. A może czymś zapalającym tu rzucić, co? To jest z drugiej strony wszystko. Fuck! Jest rura. Złap się tej rury. O, fuck! No, no. Aha, tu jest bezpiecznie. Jak się puścić? Dajesz! Zmęczyłem się! Ale napitolałem ich równo. Ten co? Bardzo się bałem, że tego jak walnę, to on wybuchnie. O, skrzyniunia. Zacnie. No to... No to jak tu przejść? Kurde, jak ukryte, co? Gdzie jestem, to drzeryja? Juchu, jesteś tu? O tak, jesteś tak brzydki. Luzuj! Nie mam broni. Mam. Idź w diabły, koleś. Czy jeszcze ktoś tu jest? Chyba nie, co? Gdzie mam iść? O fuck! Co ty tu robisz, synek? Się trochę go przestraszyłem. Wózki mają magiczną moc podnoszenia ciężarów. No tak, wyżej nie może, nie? Cykam się. Żyjesz? A ty... Tu nikogo... Sorry, nie skopa. Dobra robota. Teraz proszę z powrotem do sali odkażania. Jaki on jest miły. Wie pan, podejrzewam...
podejrzewam, że nawet gdyby Zir mógł opuścić strefę kwarantanny, nie zrobiłby tego. Tak jak ten agent czuł silną potrzebę pomagania ludziom. Ile tu rzeczy po trupach. Czekajcie, mam kartę. A, to teraz tam do tej strefy idę, a tam, kurde, są te zombiole. Te stuknięte takie. Proszę. Muszę przejść kwarantannę. Rozpocząć procedurę. Raz, dwa, cztery tu są. Ale nie ma tego, co się wysadza? No, tu jest jeszcze jeden. Coś daje? A, odkażania. Dobra. Umarli nie żyją. Czad. Mogę wejść? Czy mogę wejść, panie? Pik, pik. No i co tak, tu będę stał sobie? Doskonale, teraz może pan wejść. O, dzięki, stary. Co to? Taka muza, cholera jasna. Dobra, nie będę szpuncił po nich. Za parę dolarów. O, ty kurde. Czego się mogę spodziewać najgorszego? Crane, jak miło ścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, chwila, już moment. Pracoholik chyba, co? Na to wygląda. Dobrze. Teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. Jaki? To co pan do mnie mówił? Hej, to on. To ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Próbki są wciąż dobre. Doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze. I dziękuję. Skontaktuję się. To już? Ale mi życie urosło. Żeby stąd wyjść, to ja muszę wyjść tak jak wszedłem, chyba, co? Jeb, kurde! Chyba to już nic na mnie nie wyskoczy, co? Ale wspominam on o milionie zombie, a to było pięciu na krzyż. No i tyle. Uciekamy. Na tą chwilę bardzo wam dziękuję. Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir. I twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku, jeśli dostanie resztę zapisków Zira. Tą resztę będzie ciężko zdobyć, bo muszę się udać do ciemnego typa. No pójdę do niego chyba. Obawiam się, że to końcówka gry, ale nie martwcie się, jeszcze tam mam jedną misję poboczną. A może kraczę tylko, nie wiem, gdybam. Jeszcze raz dziękuję wam, pozdrawiam, cześć.